ta edukacja jest narzędziem opresji. Wydaje mi się, że ważne jest określić, jaki jest cel edukacji generalnie. A cel edukacji jest zbieżny z sensem ludzkiego życia na swój sposób i z celem jakim jest życie. Tam jest cała, myślę, filozofia państwa brytyjskiego, imperium brytyjskiego wcześniej, która dużo bardziej stawia na to, żeby się ludzie rozwijali. Natomiast pierwszą rzeczą powinniśmy się zastanowić, po co edukować, jakie są cele przed tą edukacją. Dzień dobry, witam Państwa i witam moich rozmówców. Nie wiem, w jakim porządku przedstawić, ale no może porządek objawienia, w jakim myście się, żeście się objawili. Sebastian Pitoń, Kościelisko i Krzysztof Szczawiński, Warszawa. Dzień dobry. Witam Państwa i dzisiaj mamy 1 września. Zaprosiłem tutaj do debaty, rozmowy, burzy mózgów osoby, którym zależy na edukacji, na ukształtowaniu nowego profilu edukacji oraz osoby, które edukują swoje dzieci, które są praktykami edukacji domowej czy różnych form edukacji, które są no, obce edukacji państwowej. Dlatego chciałbym rozpocząć taką dyskusję z Wami, właśnie może burzę mózgów, zobaczymy, może będzie debata, może się pobijecie w pewnych zagadnieniach, ale chciałbym, żeby to zainicjowało pewną taką debatę powszechną w Polsce właśnie na temat edukacji. Tak trochę, jeżeli chodzi o technikalia, to ja w zasadzie nie będę wypowiadał swojego zdania na ten temat, bo jestem ciekaw tego, co wy powiecie, natomiast jeżeli będę mógł, ktoś będzie za długo mówił, no to wtedy ja będę jakoś tam machał ręką, czy prosił o to, żeby już zwolnić dla drugiej osoby, bo tematów mamy kilka, a jeżeli w dzisiejszej godzinie się nie zmieścimy, no to debatę dogramy w jakimś następnym terminie, może za tydzień albo dwa. Pierwsze pytanie, takie według mnie to z grubej rury chyba, jaka wizja edukacji przyszłości? Jak według Ciebie powinno lub będzie wyglądać edukacja, powiedzmy w XXI wieku, za 50 lat, za 90 lat, za 80 lat? Może w takim razie Krzysztof jako pierwszy. Dobrze, no 50-90 lat to bardzo daleko, więc w ogóle nie wiemy, jak świat będzie wtedy wyglądał, ale ja się akurat nad tym pytaniem zastanawiałem i to na poważnie, tylko no w takim bliższym terminie. Miałem nadzieję, że to jest termin właśnie już bliski, czyli starałem się, coś przerywa, słyszycie mnie? Tak, trochę ja przerywa faktycznie. Ja w takim razie wyłączę swoje wideo po prostu, może wtedy zwolnimy trochę łącza. Moje łącze może być słabe, bo tu obok stadion i chyba jakiś koncert, więc może być... A, no to może to się zagłuszać. Przeciążone, to jest możliwe. W każdym razie, wracając. Spędziłem ostatnich kilka lat i niemało pieniędzy na rozwijaniu czegoś, co moim zdaniem będzie modelem edukacji za 20-30 lat, a miałem nadzieję, że to nawet no, szybciej nadejdzie. I bardzo krótko opiszę, jaki to jest model. Więc oczywiście inspiracją do tego jest model edukacji domowej, ale także szkoły w wydaniu angielskim i studiów w systemie brytyjskim, gdzie taką bardzo centralną postacią jest ten tutor, który prowadzi młodego człowieka przez no, ogrom wiedzy, dyscyplin i tak dalej. I streszczając to do minimum, uważam i no, próbowałem taki model implementować, ale ludzie są bardzo przyzwyczajeni do obecnie istniejących modeli, czy to no, tego dominującego, no bo faktem jest taki, że mamy tam, nie wiem, 4,5 miliona dzieci w wieku szkolnym i 99,7% z nich jest w szkole i jakieś 3 promile to jest edukacja domowa, ale to też jest jakiś model, który jakoś istnieje w świadomości. Przekonywanie do innego modelu jest bardzo trudne. No więc ja o jakim modelu mówię? Obecnie
jest to bardzo zuniformizowane. Nawet edukacja domowa jedzie tym programem szkolnym ustalonym, jeden program ustalony dla no, całego rocznika, dla wszystkich krajów, a cele edukacyjne mogą i powinny być bardzo różne, zależnie od predyspozycji, chęci, talentów, szybkości uczenia się, poziomu i tak dalej. I w ogóle przekonań rodziców, wartości, no czegokolwiek. Bardzo różne mogą być cele i zresztą one się mogą w czasie jakoś zmieniać. I zależnie od tego celu, zależnie od poziomu, od predyspozycji, każdy powinien móc sobie tworzyć własną, spersonalizowaną, indywidualną ścieżkę nauczania. Coś, co de facto istnieje, tylko dopiero na studiach, a można by z tym zacząć o wiele, wiele wcześniej. No, my staraliśmy się do tego systemu rekrutować od 12 roku życia, kiedy dzieci już mają te podstawy, już czytają, piszą, rachują i, no i są w miarę ogarnięte życiowo, że można ich zaprosić i można im przedstawić taką osobę, z którą rozmawiają i nabierają też już sami świadomości, tej świadomości, że mają jakiś cel, że to nie jest odbębnienie szkoły, tylko że no, można mieć jakiś cel i w tym celu podążać. Mają też już świadomość, że zdobycie wszelkiej wiedzy, takie generalistyczne wykształcenie to jest no, utopia, łuda i no, niemożliwe w dzisiejszych czasach. Pewnie najpóźniej w XVII wieku było to możliwe, no, teraz absolutnie nie. I czyli co? Cel edukacyjny i później łączenie się w grupy, grupy, które nie są stałe, które nie są jedną klasą, z którą tam, nie wiem, 8 lat spędzamy, tylko grupy dostosowane poziomem, predyspozycją i chęcią do zgłębiania jakiegoś tematu czy przeprowadzania jakiegoś projektu przez jakiś czas, a później taka grupa się rozwiązuje i łączy się inna grupa w innej konfiguracji dla innego przedmiotu, innego projektu i tak dalej. No i to wymaga pewnej masy krytycznej, ale mamy i zdolność niejako organizacyjno-logistyczno-obliczeniową, żeby to tak mogło wyglądać. Starałem się to implementować, no parę lat prób poświęciłem i bardzo trudno ludzi do tego przekonać, ale mam przekonanie, bo coś takiego istnieje. Tak de facto wyglądają studia na takich uniwersytetach jak Cambridge czy Oxford i jest to prowadzenie przez jakiegoś jednego tutora, który właśnie tą ścieżkę próbuje z takim delikwentem ustalać i no, wysyła go na ten kurs, tamtą grupą i tak dalej. Można to zacząć już dla wczesnych nastolatków. Tak uważam, że będzie to wyglądało, a przynajmniej będzie to jeden z modeli, wedle których się będzie odbywała edukacja, a później różne chęci, różne priorytety pewnie doprowadzą do innych modeli, włącznie z całkowitą edukacją domową. Czyli generalnie podsumowując, będzie to model ucznio-zadaniocentryczny, tak? Czyli będzie uczeń, skoncentrowana nauka, profil, jaki go interesuje i po prostu jedziemy z tym uczniem. Cel i jak najefektywniejszy sposób dochodzenia do tego celu poprzez kombinację grup, działania indywidualnego, zbierania się w tych grupach, no ale to wymaga pewnej ilości liczby dzieci, które są w podobnym trybie, żeby właśnie można było z nimi te grupy i tak dalej. Jasne. Sebastian. Ja bym sobie chciał, bo tutaj mówisz, że za 20 lat. Ja bym wolał przyjąć za 1000 lat i 1000 lat temu. Krótko mówiąc, takie dwa punkty. Ponieważ ciekawe podejście. Wydaje mi się, że jeśli przyjmiemy takie punkty, rok 1000 i rok 3000, to będziemy mieli taki walor uniwersalizmu, że tak powiem. No więc co mi się wydaje? Po pierwsze, wydaje mi się, że ważne jest określić, jaki jest cel edukacji generalnie. A cel edukacji jest zbieżny z sensem ludzkiego życia na swój sposób i z celem jakim jest życie. I mi się wydaje, że taki pierwszy cel, jaki musimy osiągnąć, to jest przysposobić dziecko do założenia szczęśliwej rodziny. W tej chwili jest to całkowicie dysfunkcyjne. Nikt na poważnie tego nie traktuje. W przypadku mężczyzny jest to umiejętność wzięcia odpowiedzialności za tą rodzinę. W przypadku kobiety jest to z kolei przygotowanie do roli matki i żony. To jest jakby pierwszy etap życia, do 50, nazwijmy to. Zakładamy rodzinę. Po 50 musimy naprawiać świat i działać na rzecz dobra wspólnego. I to jest nasz kolejny element. W ogóle edukacja jest procesem ciągłym,
to nie jest proces, który trwa. To jest, jeśli przestajemy się uczyć, to znaczy, że umieramy, w ten sposób powiem. W związku z tym jest to ciągły proces. No i jeśli chodzi o tego tutora w tym pierwszym momencie, no wydaje mi się, że ewidentnie tutorem jest dziecko i ojciec i matka, bowiem wydaje mi się, że celem edukacji jest edukacja rodziców. To jest jakby pierwszoplanowe. W procesie edukacyjnym, edukacji domowej między rodzicami a dzieckiem najbardziej korzystają rodzice. Dzieci sobie bez rodziców dadzą radę, rodzice bez dzieci mniej, tak bym mógł powiedzieć. Bo doskonale o tym wiemy, że przykładów dzieci, którzy tam wychowają gdzieś tam i też sobie dają radę i nie ma problemu w patologicznych rodzinach. Natomiast każdy, kto edukuje domowo dziecko, wie, że to jest jakaś tam ciągła, może nie walka, ale ciągły problem ze wszystkim i ciągłe jakieś po pierwsze tworzenie kanałów komunikacji, doskonalenie tych kanałów, to się wszystko zmienia w czasie i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie tutaj rolą tego rodzica jest zrozumienie dziecka w jakiś tam sposób, czyli w ten sposób rodzic staje się bardziej empatyczny, bardziej odpowiedzialny i tak dalej, i tak dalej. Poza tym kontakt z dzieckiem też my przekazujemy mu nasze doświadczenia, on przekazuje swoje doświadczenia, bo ma inne spojrzenie i tak dalej. W związku z tym wzajemnie się uzupełniamy. Tutaj pełna zgoda, że ten proces musi być całkowicie zindywidualizowany, bo każde dziecko jest inne, każdy moment jest inny i tutaj jakiekolwiek instytucje, które działają według jakichś schematów, one mogą tylko warunkować, nazwijmy to, i okrajać z kreatywności i z możliwości i rodzica, i dziecko, no bo za każdym razem, kiedy oddajemy, że tak powiem, dziecko na służbę do jakiegoś przedszkola, szkoły, wyższych studiów czy coś takiego, no to oddajemy je w ręce. No i teraz jest takie pytanie, jeśli rodzic na przykład mówi, posłuchaj, to jest świetny fachowiec, bardzo bym chciał, żeby cię czegoś nauczył, załatwię ci u niego lekcję, to jasne. Ja sam mam takie momenty w życiu, kiedy mówię do któregoś mojego syna, posłuchaj, to jest człowiek, od którego się możesz dużo nauczyć, postarajmy się, żebyś tam poszedł do niego na praktykę albo coś takiego, bo to jest naprawdę fachowiec, bo ja cię tego na przykład nie nauczę tak dobrze jak on. Ale jeszcze lepiej, jakby takich z sześciu było w takiej grupie i terminowało takiego mistrza. No to już jest, zawsze kontakt indywidualny jest lepszy niż sześciu, bo jest bardziej ekskluzywny, ale oczywiście pewna inkluzywność też tutaj może zaistnieć, że może być ich sześciu, czemu nie? To już jest wszystko jedno, wtedy prawda się mistrz tak bardzo nie zużywa, że tak powiem, szybko. Natomiast chodzi mi o to, że podmiotem jednak powinna być rodzina i rodzice i to oni powinni kształtować dzieci według swoich wyobrażeń o świecie, a w tej chwili to jest tak, że rodzice produkują dzieci, a potem to już system i korporacje sobie je kształtują dla własnych potrzeb i te dzieci są praktycznie po to, żeby budować marzenia korporacji, a nie nasze. Przecież my też mamy swoje marzenia, swoje wizje, swoje jakieś przedsięwzięcia, które mogą być przedsięwzięciami długoterminowymi i moim zdaniem oczywiście nie każde dziecko się nadaje, ale w obszarze pewnym, myślę, że to jest bardzo fajne, jeśli to dziecko no, swoje wartości mu, doświadczenia i tak dalej, to my jesteśmy tym jego tutorem podstawowym i jednocześnie jako tutor musimy być tutorem, czyli to też nas upgrade'uje od razu, bo musimy się bardziej starać. I wydaje mi się, że likwidacja przymusu edukacyjnego, który jest, uważam, że czarnym koszmarem cywilizacji i przywrócenie takiej naturalnej rzeczy, że edukacja jest sprawą rodziców i po prostu państwo się nie powinno się do tego w żaden sposób mieszać, to wtedy wolny rynek po prostu stworzy nam tutaj dodatkowe instytucje, które będą supportować tych rodziców w różny sposób, a żyjemy w czasie, kiedy jest internet. Ja widzę po moich synach, czegoś nie wiedzą, co znajdują odpowiedź w internecie bardzo szybko i są w stanie się bardzo szybko nauczyć i rzeczy potrzebnych przede wszystkim, bo szkoła słynie z tego, że uczy mnóstwa niepotrzebnych rzeczy, nie mając kontaktu z rzeczywistością. Dzisiaj człowiek robi jakieś zadanie, konkretne zadanie, konkretną robotę i brakuje mu jakiejś wiedzy, no to jest w stanie od razu tą wiedzę uzupełnić i uczy się czegoś, co jest mu potrzebne. I najczęściej głównie się powinno uczyć rzeczy, które są potrzebne. No po co się uczyć rzeczy, że być może za 10 lat mi się to kiedyś przyda. Do tego czasu to 100 razy zapomnę.
słowem narzędzia dzisiaj dochodzenia do sięgania po informacje są fantastyczne i czas skończyć z tym państwowym molochem, po prostu go wysadzić w powietrze i oddać sprawę rodzicom, wolnemu rynkowi. A tutaj powiem w sposób chiński, jeśli zobaczymy patologię w tym systemie, jeśli on stworzy patologię, no to wtedy możemy zareagować. Jasne. Bardzo ci dziękuję. W ogóle wasze obie wypowiedzi bardzo mi się pasują do mojego wyobrażenia. Natomiast jest jedna rzecz, o której chyba nie wspomnieliście. Wydaje mi się, że badania naukowe pokazują, że bardzo ważna w kształceniu człowieka, w wychowaniu, w nauce nawet moralności jest socjalizacja rówieśnicza, czyli przebywanie w gronie, powiedzmy, że rówieśników. To nie muszą być rówieśnicy, znaczy to nie muszą być rówieśnicy. Zauważcie, że na przykład szkoła życia, jaką stworzył Jigoro Kano, czyli w ogóle całe kształcenie poprzez sport, poprzez judo, polega na tym, że wszyscy zawodnicy od malucha do mistrzów nawet świata trenują w jednym obszarze treningowym. No to gdzie tu masz, przepraszam bardzo, grupę rówieśniczą? Nie, no dobra. Zobacz, że w judo właśnie polega na tym, żeby używać, wiesz, siły przeciwnika. W związku z tym to jest antyteza grupy rówieśniczej. Tak, no ale grupy rówieśnicze, jak zobaczysz, to według mnie mają duży wpływ na kształcenie dzieci. No i tak, bardzo negatywny. Bardzo negatywny. Ty uważasz, bardzo negatywny. Krzysztof? No ja tutaj będę trochę adwokatem tego diabła, którym jest ta szkoła, bo mamy, wydaje mi się, troszkę inny wizerunek tej szkoły. Wszystko to, co tutaj ogólnie się zgadzam, raczej tyczy się tego pruskiego modelu, bardzo szkodliwego. Ja obserwuję szkołę angielską, do której chodzą moje córki. Jedna z nich była przez jakiś czas w homeschoolingu. Dobrze wiedzą obydwie, czym jest homeschooling. I nawet przed tą naszą rozmową, no, zapytałem się młodszej, tej, która nie była w homeschoolingu, ale jest właśnie w szkole brytyjskiej. To nie jakaś, Bóg wie jak, wybitna szkoła, przyzwoita szkoła w Londynie. No i co ona myśli o homeschoolingu, co ona myśli o swojej szkole? No tak, homeschooling. No może na jeden miesiąc w środku roku, żeby jakieś projekty swoje rozwinąć? No dobrze, ale to co? To 9 miesięcy tej szkoły. No 10, bo ona ma tylko tam półtora miesiąca wakacji, no, w czasie których jest w tej chwili. I no tak, tak, no to reszta w tej szkole. A co byś w tej szkole zmieniła? No nic. I teraz to jest szerzej niż tylko to, że jest to dobra szkoła, jest jej tam fajnie i tak dalej. Oczywiście dziewczynki pewnie bardziej mają tą potrzebę tej grupy podobnych osób, innych dziewczynek, z którymi... Czy to jest szkoła żeńska? Nie, nie, to ona jest akurat w szkole koedukacyjnej, ale, no, ale mówię ogólnie o tej potrzebie. Ale tam jest cała, myślę, filozofia państwa brytyjskiego, imperium brytyjskiego wcześniej, która dużo bardziej stawia na to, żeby się ludzie rozwijali i żeby później ci awanturnicy szli w świat, żeby tworzyli te firmy, zdobywali, tworzyli tą muzykę, tworzyli tą sztukę, czyli nastawienie na ten rozwój, no, flourishing, tak? Czyli rozkwitanie każdej osoby. I rzeczywiście w co lepszych szkołach widać, że to nie jest produkowanie mięsa armatniego czy robotników do fabryki czy do urzędu, jak no, w naszej części świata, żeby tam na cześć i chwałę wielkiego Fryca, tylko no, żeby... Nanoroboty produkujące PKB. Żeby rozwinąć tych ludzi. Nie, to jest bardziej w Stanach Zjednoczonych. Tam jest przy tej zróżnicowaniu etnicznym, to potrzebują tej jednej ideologii, żeby oni się wszyscy nie pozagrywali wewnątrz korpo. I to jest w Stanach jest rzeczywiście bardziej nastawienie na to budowanie tego korpo człowieka. I te MBA i tak dalej, oni są tam bardzo sformatowani. Brytyjski system dużo mniej formatuje człowieka, dużo bardziej stawia na to, żeby no dobrze, jesteście jakąś grupą, co możecie razem robić, jaki projekt i tak dalej. I ona to kocha.
widząc z mojej strony, że ją popycham, no dobrze, no ale tutaj ta edukacja domowa, no to miesiąc, no dobra, masz ten miesiąc na projekty zadane w szkole. Oczywiście pewnie trochę to wynika z węższego wyobrażenia tego, co by mogła robić, ale akurat jej pasuje, no bo interesuje się tam teatrem. Ta szkoła daje jej grupę, de facto trupę teatralną. Ona akurat tam ma główną rolę w tych przedstawieniach, więc jej to po prostu super, super pasuje. Ale wręcz do, nie wiem, poziomu oceniania. Poziom oceniania wygląda tak, że jest się poniżej oczekiwanego poziomu, na oczekiwanym poziomie, powyżej. To powyżej to się nazywa greater depth, czyli że zgłębia się bardziej materiał. To jest jeden wymiar oceny, a drugi wymiar oceny jest effort, czyli ile się osoba starała i to jest od 1 do 5. No bo polska czwórka czy piątka, no to nich cholery nie wiadomo, co to znaczy. Czy to jest ktoś, kto się zakuł na śmierć i zdał i był dobrym uczniem pani, czy to jest bardzo zdolny ktoś, czy to jest ktoś, no kompletnie nie wiadomo, co te polskie stopnie znaczą, te wyniki z testów, to jest patologia, owszem. Ja tej patologii nie widzę, jedynie jest, ona nie widzi tam żadnych problemów, ja jedyne, jakie widzę, to teraz te nowe ideologie są im tam serwowane, przy czym w co bardziej konserwatywnych szkołach mniej. Mam pytanie. Jeśli mogę wejść w zdanie. Ciekaw jestem, jaka byłaby odpowiedź na pytanie, gdyby podsumować życie tych ludzi, którzy kończyli te szkoły. Jaka ilość z nich założyła związki małżeńskie, które przetrwały do śmierci? Czy byli szczęśliwi? Ile mieli dzieci? To są trzy pytania, reszta mnie nie interesuje. Tak, no i rzeczywiście na trochę innych płaszczyznach tutaj rozpatrujemy kwestię. Absolutnie się zgadzam, że te wartości i te rzeczy, tutoringiem życia, absolutnie rodzice. Mówię tutaj o tym technicznym nauczaniu, gdzie... Ale chodzi mi o efekt, bo rodzic to jest na tej zasadzie, że jeśli się steruje dzieckiem, jeśli się je kontroluje w jakiś tam sposób, ten proces wychowawczy, no to można mieć jakiś tam wpływ, chociaż oczywiście jest to trudne, bo doskonale wiemy, że no nie da się młodej dziewczyny trzymać w wieży bez Wi-Fi, prawda? Można ją włożyć do wieży, ale ona już sobie tam zorganizuje kod do Wi-Fi i już posprzątane. Albo wydrapie sobie dziurę i będzie się komunikowała ze światem zewnętrznym. Słowem, chodzi o to, jak bardzo nasze wychowanie jest sprawcze w sensie efektywności. No i tamta szkoła nie pretenduje aż tak bardzo do wychowania. Podam tylko przykład języka angielskiego w szkole, tej, do której chodzi, versus język polski. Język angielski w tej szkole, w tym wieku 11 lat, to jest reading comprehension, czyli umieć czytać ze zrozumieniem, writing and grammar, czyli gramatyka i pisanie, znaczy nie, oddzielnie właśnie, grammar i writing, tak? Czyli narzędzia, techniczne narzędzia. Podczas kiedy język polski w szkole polskiej, no ja to upatruję jako jedną z tragedii, która później ma wielki wpływ na społeczeństwo, to jest kompletne pomieszanie literatury, nauki języka, nauki życia, ideologii. Powiem w ten sposób. Wszystkiego. Jeśli prowadzi do całej tej polskiej mniemanologii. Tragedia. Nie porównywałbym w ogóle ze szkołą. Całą polską szkołę, czy też tą pruską spaliłbym, zaorał, a nauczycieli zesłał do obozów koncentracyjnych na reedukację. Amen. Pozwolę amen. Sobie łącznie ze żłobkami, przedszkolami i z wyższymi studiami. Po prostu zaorałbym to całe towarzystwo. Mówię, ja tutaj tylko jestem adwokatem, że szkołę można zrobić różnie. Tak. Natomiast chodzi mi o to, żeby nie posyłać do niej dzieci. Ja myślę, że tutaj najcenniejszą taką uwagą jest właśnie to, co powiedział Sebastian, mianowicie, że szkoła powinna mieć jasno określony cel. Bez względu na to, czy jesteśmy wierzący, czy niewierzący, to po prostu cel demograficzny jest podstawowy. Następnym celem jest uczestnictwo w społeczeństwie, tak? Czyli odgrywanie właściwej roli w całym tym społeczeństwie, tak żeby to społeczeństwo rozwijać. Także myślę, że to w ogóle powinno przyświecać, bo kolejnym naszym pytaniem jest, jak dokonać transformacji, jak odejść od systemu klasowo-lekcyjno-dzwonkowego właśnie do tego nowego schematu nauczania, o którym mówiliśmy przed chwilą. Znaczy, to jeszcze tylko bym dodał taką anegdotkę, którą często opowiadam,
że Michał Anioł, który żył kupę lat temu w systemie całkowicie wolnej edukacji, tak można było powiedzieć, swoje pierwsze duże dzieło Dawida stworzył w wieku lat chyba 18, a Pietę swoje takie opus magnum w wieku lat chyba 22. I Sowem w tych mrokach średniowiecza, też renesansu, kiedy nie było internetu, a nic takiego, osiągnął mistrzostwo w wieku, które dzisiaj przy naszych super środkach jest absolutnie nieosiągalne. Czemu? Bo miał taką możliwość, bo ta edukacja całkowicie wolna dawała taką możliwość, żeby dziecko 6-letnie poszło już do mistrza. Ten mistrz mówi, czy się nadaje, czy nie, wskazuje dalszą drogę i taki młody człowiek, jeśli nawet potem umarł na coś w wieku, nie wiem, 30 lat, to on i tak do tej trzydziechy stał się Michałem Aniołem. I dzisiaj, kiedyś miałem takie spotkanie z młodymi studentami i mówię, kochani, jesteście już ludźmi 20-paroletnimi i taki poziom artystyczny jest w tym życiu dla was już nieosiągalny. Wy już straciliście swoją szansę. Możecie być 1/4 Michała Anioła, o ile od razu rzucicie szkołę i znajdziecie sobie mistrza. Tak, bardzo dziękuję, bo ja tego nie traktuję jako nawet dowcipu, tylko myślę, że bardzo pouczający fakt, tak, z historii. Zresztą, jeżeli znamy życiorys Leonarda da Vinci, to tak samo chłopak się sam uczył, sam do wszystkiego dochodził. Nie miał internetu. I nie miał internetu, dokładnie. I ani prądu nawet nie miał, ani prądu, ani ojciec... internetu. Gdybyśmy nie mieli, wiesz, prądu internetu, bylibyśmy po prostu pasterzami kur. Dobra, drugie pytanie. Jak odejść? To znaczy, czy wy macie jakiś pomysł? No bo w tej chwili jesteśmy, ja bym powiedział, w czymś rodzaju bagna, które krępuje nawet nasze ruchy, które miałyby na celu wyjście z tego bagna. Tak? Jesteśmy już tak mocno wessani w ten państwowy, pruski system edukacyjny, że chyba nie widać możliwości, żeby można było z niego wyskoczyć. Jeszcze skomentuję do poprzedniego i nawiążę. Więc tak, jest to częste powoływanie się na geniuszy. Tu Michał Anioł i Leonardo. We wcześniejszej rozmowie słyszałem Richard Feynman. Pewnie, Newton, zgadza się. Geniusze występują rzadko. To jest poziom zdolności najprawdopodobniej od urodzenia na poziomie 1 na paręset tysięcy, jak nie miliony. 2/3 społeczeństwa jest wedle wszelkich kryteriów bardzo blisko pewnej średniej, wedle której kreuje się programy edukacyjne. Dla jasności, ja tutaj nie jestem obrońcą polskich programów edukacyjnych, ale nie doceniamy często w tego typu rozmowach rozpiętości różnic między dziećmi, uczniami, jeśli chodzi o zdolność, szybkość, koncentrację. I oczywiście można na to wpłynąć, zaczynając bardzo wcześnie. Tak się składa, że no, u mojego syna małego, który ma teraz niecałe 3 lata, no już widzimy, no, poziom zdolności i zainteresowania różnymi mechanizmami i tak dalej, no, który ewidentnie wykracza poza właśnie ten przedział, o którym mówiłem. Więc jego posłałem do szkoły w wieku lat 2,5 na 1 trymestr, do szkoły francuskiej, uznając, że nie, dalej to już będzie szkodliwe. Niech liźnie, jak to jest, że jest pani, która coś mówi, niech pozna troszkę tej francuskiej estetyki, troszkę tej dyscypliny, żeby to nie tylko jestem ja jeden niedobry, który mu tam daje coś i żeby z tym się bawił, tylko że tam pani go tak troszkę, no tak jak mówię, na 1 trymestr w wieku lat 2,5 i już żeśmy go z tej szkoły wyciągnęli i myślę, że dla niego to już szkoły wystarczy i dokładnie można mu zaserwować no, tryb uczenia spersonalizowanego. Tylko że ile osób będzie mogło, no tak jak my de facto prawie pełen etat temu poświęcimy. Oczywiście można robić edukację domową mniejszą liczbą środków, czasu zaangażowania, jeśli dziecko samo się w to angażuje, ale to też, jaki procent w społeczeństwie ludzi ma w domu ten
etos zdobywania nauki, który no, gdzieś tam w domu, no, widzę tam z tyłu duża biblioteka i tak dalej. No, tak, oczywiście. No, fototapeta. Oczywiście na pewno dużo więcej niż te 3 promile. Ale może to jest procent? Myślę, że to jest pewnie z 10% by mogło. I teraz nawiązuję z tego wszystkiego do odpowiedzi na pytanie. Tutaj się chyba zgodzimy. Rozwiązaniem jest po prostu wolność. Nie dogmatyczna edukacja domowa dla wszystkich. Na pewno nie, tylko różne szkoły, różne inne instytucje, które, no tak jak ta, którą no, ja starałem się ufundować, są jakąś kombinacją studiów, tutoringu, prowadzenia, kreowania indywidualnej ścieżki. Dla niektórych będzie to w domu. Ja zakładam, że dla syna patrząc, ale właśnie patrząc na niego, dostosowując to do niego, no rzeczywiście, takie rzeczy jak przedmioty techniczne czy matematyka, no w szkole to jest taka straszna strata czasu, gdy zdolność jest no nawet chociaż trochę powyżej średniej, jakby przedmioty techniczne można zrobić spokojnie 5 razy szybciej niż w szkole. Inne może 2 razy szybciej. No, ale gdy się jest, a jednak 2/3 dzieciaków będzie bardzo blisko tego średniego poziomu zdolności, przyswajalności i tak dalej, to to tempo rzeczywiście poprzez personalizację można przyspieszyć do 1,5 raza. No a za to coś się traci, kwestia później chłopcy, dziewczynki i tak dalej. No, wolność, ustanawianie celu i później różne narzędzia, które w ramach wolności ten cel mogą realizować i po efektach poznamy, które lepiej, które gorzej. Jasne. Sebastian? No, ja powiem w ten sposób. Uważam, że każde dziecko ma w sobie pewne zdolności. Jestem pewien, że Michał Anioł w Polsce byłby kloszardem kopanym przez kolegów, bo pani nauczycielka z plastyki bardzo szybko mu wytłumaczyła, że to, co robi, to jest po prostu lipa, że ma tutaj pokolorować po prostu zadania, a nie rysować gdzieś tam po zeszytach jakichś gołych facetów, czy coś ten deseń, nie, albo lepić z gliny. I Michał Anioł zamknąłby się w sobie, dzieci by go szturchały i zostałby po prostu pierdołą klasową. I tyle. I myślę, że takich talentów, które są niszczone przez system, myślę, że celem systemu, tu nie miejmy złudzeń, celem systemu jest niszczenie ludzi, właśnie żeby nie byli geniuszami, żeby nie odkrywali swoich powołań, ponieważ w ten sposób łatwo i tanio ich zatrudnić po prostu w nudnych robotach. Ja często zdarzało mi się obserwować takie wypowiedzi pewnych no, takich coachów, którzy mówią, posłuchaj, co ty myślisz, że jak idziesz do pracy, to każdemu się chce żygać na myśl, że idzie do pracy, ale potem od piątku będziesz chlał przez weekend, więc myśl będzie już mózgiem w piątek, odbębnij tą robotę, nikogo robota nie cieszy, to normalne, nie płacz, szmaciarzu, idź do roboty, zaciśnij pasa i ochlaj się porządnie w piąteczek. Mm-hmm. Więc moja praca jest dla mnie przyjemnością, kiedy mam nowe, fajne zlecenie, to jest dla mnie lepsze niż w czasy, niż cokolwiek innego, jest to dla mnie największa frajda. Kiedy mam dobre zlecenie i mogę się poświęcić mojej pracy, nie ma dla mnie przyjemniejszych chwil w życiu, że tak powiem. To jest to, co najbardziej lubię. Jeśli ktoś by mnie zamknął w domu i dał mi jeść, to będę projektował jakieś budowle czy inne rzeczy, bo to kocham i to najbardziej lubię. I to, że ludzie są, że się im wmawia, że tak nie musi być, że praca to jest po to, żeby tam wyżyć i takie inne rzeczy, żeby potem kupić sobie droższy samochód albo pojechać i zrobić sobie sweet focie gdzieś tam, wiesz, w Egipcie, tutaj nawiązuję do Tomka Sommera, nie? I tak dalej, że to jest lipa. I w związku z tym wydaje mi się, że tutaj podkreślę to moje zdanie, że dzieci są dla rodziców, nieodwrotnie. To my mamy wyzyskać to dziecko w procesie edukacyjnym, nauczyć się, tak jak mówiłeś w judo czy w innych, ja kiedyś, wiesz, ćwiczyłem aikido i kiedyś stanąłem naprzeciwko faceta, wiesz, w tych portkach aikidowych, czyli takiego, wiesz, już z czarnym pasem, no i mówię, no liczę, że się od pana czegoś nauczę. On mówi, ja też się liczę, że się od ciebie też czegoś nauczę. I to jest właśnie to podejście. To jest to podejście, że każdy od każdego, jeśli jest odpowiednio otwarty i inteligentny, jest w stanie się czegoś nauczyć. I to jest ten taki dwustronny proces, który jeszcze w rodzinie jest podparty miłością i taką szczerą chęcią, żeby to dziecko, no, dać mu
wykorzystać, znaczy wykorzystać cały jego potencjał, znaleźć ten potencjał, bo czym trudniejsze dziecko, tym bardziej fascynujący proces wychowania, bo odnaleźć w jakimś dziecku, wiesz, autystycznym, czy jakimś takim właśnie, wiesz, źle się rozwijającym tą pasję, bo wiesz, potem jest, są te opowieści o tych takich geniuszach, wiesz, facet siedzi gdzieś na wsi, no i ktoś odkrywa, że jest genialnym malarzem, albo genialnym rzeźbiarzem, albo właśnie jest jakimś matematykiem, wiesz, zapluty, kurde, wiesz, wszyscy go tego, a facet gdzieś tam, wiesz, mnoży coś w głowie, żeby to odkryć, żeby zapewnić mu rozwój, bo są przecież oprócz tej grupy środkowej ludzie, którzy są dosyć standardowi, oni prawdopodobnie też mają coś w sobie, tylko inaczej, a szkoła po prostu przyjmuje jeden, wiesz, jeden sposób patrzenia na tych wszystkich ludzi. Na przykład jeśli ktoś byłby genialnym pasterzem kóz, no to przecież szkoła go nie odnajdzie. Nie ma takiej szkoły, która powie, ten chłopak, zrobiliśmy testy, jest idealnym pasterzem kóz. Pozwolę sobie stado. Już zaapelować o zabranie tobie głosu. Zabierz po prostu. Miałeś szansę na odpowiedź na drugie pytanie, ale chyba się zgodzisz z moim podsumowaniem. Myślę, że dobrym byłby model szwajcarski, czyli wprowadzenie modelu szwajcarskiego w Polsce, właśnie żeby odejść od tego systemu klasowo-lekcyjno-dzwonkowego, mianowicie który polega na tym, że nie ma Ministerstwa Edukacji Centralnego w Polsce, tylko każde województwo ma jakąś tam jednostkę sterującą szkołami im podległymi, ale w zasadzie to szkoła ma narzucone pewne minimum tego, czego ma uczyć, a resztę sobie szkoła już dodaje. Tak? Taki model. Mam pytanie, a po co to minimum? Czy to nie powinno być tak jak przedsiębiorstwo? Zobacz, przedsiębiorstwo, czy ono też, on też ma jakieś minimum, ale te minima to nie jest minimum, bo przepraszam bardzo, minimum to moim zdaniem jest tak, potrafi czytać, pisać i liczyć do 100, dodawać i odejmować i na tym skończył. No to, ale minimum jest, tak, że mówię, no pewne minimum. Tak, tak, ale to już nie tak, że wiesz, dzielić, mnożyć, pierwiastkować i potęgi i do 1000, nie, do 100. Powiem ci tak, jako ten człowiek, który ewentualnie miałby budować taki docelowy system edukacyjny, który przetrwa przez 3000 lat, ja na pewno bym bardzo duży nacisk położył, żeby szkoła wprowadzała w matematyczną teorię gier, żeby na pewno były zajęcia ze sportu. Rozumiem. Ale widzisz, zobacz, już, a jeśli ktoś jest piwniczakiem i nie lubi sportu, nie lubi się ruszać, bo ma taki klimat, a ktoś inny kocha się ruszać. Wiesz, moim zdaniem, a ktoś jest, chce być analfabetą, bo go wkurza pisanie, zniósłbym, bo widzisz, to już tworzymy tu państwo, tworzymy tu przymus edukacyjny i tak dalej, zniósłbym to wszystko. Dobrze. Jeśli jakiś rodzic mówi, moje dziecko, mam ambicje, żeby nie umiało pisać, czytać i liczyć, no to co? Okay. No to może to jest fajny pomysł, może odkrył, że te umiejętności go warunkują i są bardzo złe. Okej. Okay. Ty mówisz o pełnej wolności, ja mówię o wolności limitowanej. Krzysztof? De facto ona i tak nadejdzie, bo mając możliwość wyboru pomiędzy różnymi systemami edukacyjnymi, nawet jak jedno państwo wprowadzi jedno minimum, gdzie indziej będzie ono inne i ludzie będą wybierać. I w Warszawie jest to w dużej mierze możliwe. Ludzie są całe rozmowy na temat tego, czy do systemu francuskiego, kanadyjskiego, amerykańskiego, brytyjskiego, polskiego edukacji domowej. Ten wybór nie dla wszystkich, no bo tu no niestety jesteśmy raz łupieni w podatkach, żeby płacić za szkołę państwową i no, tych, których stać, na to, żeby za to zapłacić drugi raz, a de facto drugi i trzeci, bo jest to kosztowne, bo jest to jednak limitowane do niewielkiej liczby ludzi. Gdyby było bardziej powszechne, no to przedsiębiorcy by to zrobili taniej i lepiej. No ale jednak ten wybór jest, więc i tak zmierzamy do w miarę pełnej wolności, tylko że no właśnie, dla nielicznych. Jeśli mogę wejść krótko w zdanie, bo ja tu nie widzę żadnego wyboru, ponieważ wszystkie te szkoły realizują ten sam narzucony odgórnie program nauczania. No właśnie, nie, no nie do końca, nie. Jak mówię o szkole brytyjskiej, to mówię ja o szkole... Ja mówię w Polsce, w Warszawie. Nie, szkoła brytyjska to nie jest polska szkoła, która jest po angielsku, tylko to są szkoły, które jadą kompletnie wedle systemu. Ja nie wiem, jak to formalnie się odbywa, ale właśnie no, jak ja chodziłem do szkoły francuskiej jako chłopak, to moją mamę
ścigano za niedopełnianie obowiązku edukacyjnego i robiłem polską dodatkowo korespondencyjnie, de facto na zasadach edukacji domowej i tam jeździłem na koniec roku. Wyglądało to tak, że dzień przed czytałem podręcznik, jechałem tam do jakiejś pani, no tak to wygląda. To było występowane i tak dalej. Ale teraz tego nie ma. Teraz dzieciaki chodzące do szkół w kompletnie obcych systemach, no jest uznane, że no decyd, tak, że ten obowiązek jest spełniony i jadą według innego systemu, gdzie no nie muszą odbębniać nawet no tej polskiej podstawy, którą jednak trzeba odbębniać w edukacji domowej. I oczywiście można to robić małym kosztem czasu i w taki sposób, żeby to nie wpływało, no ale jednak ileś się człowiek zakazi. A można tego no, unikać całkowicie, czyli zmierzamy do tej pełniejszej wolności, ale nadal jednak to ma no, tą strukturę rzeczywiście, że klasy i teraz też są też coraz bardziej no, te nowe formuły. Jest to wręcz niejako wspierane, bo często te nowe formuły to są takie demokratyczne, lewicowe i tak dalej, że tam szkoła nie ma klas i tak dalej. I to niejako się wpisuje no, w te dominujące paradygmaty, przez co jest na to więcej przyzwolenia, niż by się wydawało, że mogłoby być. Ale no, to się często wiąże z tym kosztem, że serwują wtedy więcej tego, no tych ideologii różnych nowych. Ja między innymi dlatego już uznając, że wiek 3 to jest moment, kiedy syna trzeba z tej szkoły francuskiej wycofać, bo to już jest moment, w którym zaczynają podburzać dzieci przeciwko rodzicom, żeby oszczędzali wodę. To jest oczywiście absurdem, nie ma bardziej odnawialnych zasobów niż woda, która nam wpłynie w kranie, ale to już w ten sposób zaczynają, prawda, serwować to no, takie lewicowe skonfliktowanie i małych tych Pawlików, Morozowów się w ten sposób kształci. No, ale oprócz tego, no właśnie, ta wolność między tymi systemami jest i teraz dlaczego polski system jest szczególnie zły? Ja w tym upatruję też dziedzictwa postkolonialnego, czyli że właśnie tutaj mieli to być ci potulni, każdy kto wystawał, to w ogóle jest w trybie kulturowym u dzieciaków, tak? Że jak ktoś wystaje, to jest wyśmiewany, jest to ciągnięcie w dół, no coś co no, nie było polskim duchem zapewne za czasów polskiej wolności, a zostało poprzez czy zaborców, czy później no, następnych okupantów wdrożone. To jest strasznie destrukcyjny tryb, ale imperia w swoich centralach tego trybu dzieciakom nie serwują. Ja to widzę na przykładzie przedstawienia szkolnego no, mojej córki 11-letniej, które no właśnie teraz na koniec roku się odbyło, gdzie wszystkie te dzieciaki z tej klasy, jak jeden team się starały, każdy z rolę najbardziej. Coś, co w tym w Polsce wyglądało, podchodzi ironicznie, drugi o jak się za bardzo stara, to no jest cała ta dynamika ciągnięcia w dół, żeby nie wystawał, która jest i systemowo przez szkołę, ale też jest grupowo poprzez właśnie grupę, która ściąga do jakiegoś mianownika, żeby nie wystawać. Więc w Polsce mamy i ten efekt no, postkolonialny, że nikt ma nie wystawać, każdy ma być potulny. W centrali takiego imperium jak brytyjskie jednak też i państwu po prostu zależało na tym, żeby było jak najwięcej tych rozkwitających jednostek i rzeczywiście szkoła, pewnie nie każda, ale jest wokół tego etosu w widoczny sposób skonstruowana. Krzysztof, to jest bardzo, jeśli mogę powiedzieć. Krótko odpowiedz na pytanie, jak odejść od systemu klasowo-lekcyjno-dzwonkowego właśnie w kierunku tego, co o czym ty mówisz, czyli systemu, który będzie potrafił wykryć talent i systemu, który będzie potrafił kształcić, oszlifować ten diament w sposób indywidualny. A mogę jeszcze ja powiedzieć jedno zdanie? Bo bardzo, bardzo to było ciekawe, co mówił Krzysztof o tym i w takim razie oznacza to, że jeśli jesteśmy państwem quasi-kolonialnym, to po prostu takie metody kształcenia dzieci mamy wpisane. Krótko mówiąc, musimy przestać być takim państwem, żeby móc je zmienić. Ale Warszawa z tego wychodzi. Właśnie mówię, jesteśmy post.
I Warszawa jako też pewnie centrala może chce, żeby tam w prowincjach było tak jak kontynuacja tego, a tutaj nie wiem, czy to jest ale elita, to bardzo ciekawe, centrala, to bardzo ale... ciekawe, co powiedziałeś, powiem szczerze. Te twoje przemyślenia są bardzo inspirujące. No troszkę nad tym siedziałem i też na temat tego modelu, jak przechodzić. No więc ta edukacja domowa jest takim wielkim skokiem, a no ta instytucja, której logo zresztą tutaj jeszcze nie zostało, miała jako swoje motto, że staramy się pomóc każdemu być najlepszym w czymś. Więc jak najbardziej, wręcz podając przykład, że chcemy znaleźć w tej osobie, jeśli najlepsze, w czym może być na świecie, to jest bycie stolarzem i niech będzie najlepszym stolarzem w województwie. Tak? Świetnie. Absolutnie. Tylko, że właśnie po tych no, podstawach, rzeczywiście no, biorąc ich w wieku lat 12 i szukając, tylko, że w modelu pozaszkolnym, gdzie jednak przystając tutaj... Przedmówca jest z gór, ja jestem z nizin, może dlatego jestem bardziej układny, mniej niezależny, więc przystaję na tą rzeczywistość za stałą, że te 99,7% chodzi do tych szkół, więc niech tą sferę wolności mają poza szkołą, gdzie jak najszybciej odbębnić tamto, najlepiej na trójkach, czwórkach, a poza szkołą mieć tą sferę wolności, w ramach której szukamy, w czym dany młody człowiek może być najlepszy i układamy mu spersonalizowaną ścieżkę. A to, jako że jest kompatybilne z istniejącym systemem, no to mogłoby się rozrastać i de facto by się przeistaczało w coraz bardziej właśnie no, taką zorganizowaną mniej lub bardziej z tutorami edukację domowo-grupową, o której mówiłem na początku. Jasne, ale ja może teraz bym wprowadzę trochę pruskiego drylu, bo widzę, że wasza wolność powoduje, że uciekacie od odpowiedzi na moje pytania, a to jest bardzo ważne. Sebastian mówi, że pełna wolność, ja mówię, że wolność bardzo duża, ale w pewnym sensie wspólne jakieś takie wykształcenie musi być. Ty jak uważasz? Tylko proszę krótko, jak odejść od tego systemu klasowo-lekcyjnego, lekcyjno-dzwonkowego? Ja? Poprzez powiększanie sfery edukacji pozaszkolnej, która stopniowo będzie przejmowała, stopniowo redukowała ten wspólny core. Jasne. Słuchajcie, mamy pytań 13. A ja też mogę odpowiedzieć na to pytanie? Proszę bardzo. Należy, teraz mamy dużo bardzo takich sprzymierzeńców. No po pierwsze Ukraińcy, którzy niszczą tą szkołę, głupi nauczyciele, pandemię. Krótko mówiąc, ta szkoła musi się sama zniszczyć, sama zaorać i wtedy ludzie będą przechodzić do edukacji domowej, bo w edukacji domowej program zajmuje 5% czasu, a 90% czasu możemy poświęcić na to, o czym Krzysztof mówił. Krótko mówiąc, ta sfera wolności, w której możemy być najlepszym stolarzem na świecie, no mamy dla niej dużo więcej czasu. Jasne. Jednym po prostu zrobiłeś takim manewrem, przeszliśmy do pytania trzeciego i ja myślę, że na nim chyba skończymy, bo będzie na pewno dużo do powiedzenia, mianowicie edukacja domowa. Ja bym chciał od was jako praktyków, żebyśmy zastanowili się, jakie są jej uwarunkowania, jakie są mity, jakie są stereotypy. Tutaj wiem, że no, taki główny stereotyp to jest taki, że edukacja domowa produkuje izolowane dzieci. Właśnie. Czy jak wy się na to zapatrujecie? Ja bym chciał, żebyście naszym widzom opowiedzieli, czy warto w ogóle edukować domowo, no ale z tego, co mówicie, to jak najbardziej warto. No i właśnie z czym to się wiąże? To ja może zacznę od tej izolacji. Moim zdaniem dzieci są po to wychowywane w rodzinie, żeby nie miały kontaktu ze światem zewnętrznym, który jest dla nich po prostu destrukcyjny. I kiedy już są silne, wtedy wypuszczamy je na ten świat i one wtedy sobie poradzą. Kiedy je wypuszczamy na ten świat, kiedy jeszcze nie są silne, to one się stają jeszcze słabsze. Ponieważ ten świat je niszczy, poziom pewności siebie jakiejś takiej i tak dalej, gwałtownie spada. To wszystko jest po to, żeby zniszczyć poczucie pewności siebie, żeby wmówić tym dzieciom, że są po prostu debilami, jakimiś takimi dysfunkcyjnymi i tak dalej. Dlatego wydaje mi się, że właśnie rolą edukacji domowej jest oddzielenie dziecka od świata zewnętrznego i dawkowanie mu tego świata zewnętrznego, no zgodnie tutaj z wyobrażeniami rodziców co do tego, ile jest tego świata zewnętrznego mu potrzeba.
Jasne, Krzysztof? No, ja bym starał się jednak złagodzić i niuansować. Zależnie od dziecka, zależnie od płci dziecka, zależnie od wieku, zależnie od poziomu zdolności. Wygląda na to, że no, mój syn zakończył swoją karierę szkolną po tym trymestrze w wieku lat 2,5, a córki po prostu nie wytrzymałyby w tej edukacji domowej. Miały krótkie kawałki, tak uwielbiają swoją szkołę, taką mają wielką potrzebę bycia, życia z tymi rówieśniczkami, że one po prostu chcą do tej szkoły, którą lubią. Więc to są akurat na przykład trójki dzieci. A najmłodsza córka, no, która jest teraz bobaskiem, z kolei również będziemy próbować ją trzymać w domu, ale właśnie elastycznie się przeglądając, jak potrzebuje, ale też no, dając jej tą styczność ze światem w postaci dzieci znajomych, dzieci z dzielnicy i oczywiście dzieci na różnych kursach, na których będą od małego i tak dalej. Czyli ten świat zewnętrzny, nawet jakby go traktować jako truciznę, to tą truciznę serwować małą stróżką, żeby jednak się wzmacniać wobec niej. Czyli rzeczywiście obserwując na bieżąco, czy jest ona destrukcyjna, czy jest ona właśnie tak homeopatycznie dozowana, że uodparnia raczej niż niszczy. No, bardzo są sytuacje i no, mamy ten luksus, że możemy bardzo dużo czasu poświęcić na to, żeby się temu przyglądać, jakie jest to oddziaływanie, jak wyglądają potrzeby i móc modulować na bieżąco wedle tego, no, bez stosowania takich no, w pewien sposób trochę dogmatycznych reguł, ale no, w praktyce nie jest to luksus, na który każdy może sobie pozwolić, więc no, uważam, że powinno być to spektrum możliwości, wedle którego ludzie w pełnej wolności decydują i na pewno więcej się zdecyduje niż obecnie i to będzie świetna rzecz na ten model edukacji domowej. Myślę, że ileś się zdecyduje na wszelkie modele pośrednie, a jednak no, gro ludzi będzie potrzebowało tego samemu, nie czując się na siłach pewnie, żeby być tymi tutorami, żeby jednak posyłać do tych szkół, które jednak będą no, dużo bardziej różnorodne dzięki tej wolności, która mimo wszystko się rozsiewa. No, w Warszawie jest to bardzo widoczne i miejmy nadzieję, że coraz mało kraj. To ja mam taką tylko uwagę, że ciekaw jestem, jakby to wyglądało, gdyby nie istniało Ministerstwo Edukacji i żadne państwowe szkoły, żadne ministerstwo, tak jak mówię, edukacji, jak ludzie wtedy wychowywaliby swoje dzieci? Bo myślę, że to jest ciekawe pytanie. No w tej Szwajcarii też podobno umierają pod płotem, ale jednak jakoś się żyje. I tak, mamy tutaj już jakieś kłopoty na łączach. Czas już dobiega końca, także słuchajcie, bardzo Wam dziękuję. Myślę, że to była, znaczy przynajmniej dla mnie, to była naprawdę bardzo, bardzo interesująca dyskusja. Myślę, że to jest początek w ogóle. Jak widzicie, ja jestem w tej chwili w Oksfordzie i postanowiłem, że przyjdę do Polski na piechotę. W związku z tym zaprosiłbym Was na debatę, może za 2 tygodnie, dobrze? Gdzieś tak w okolicach w połowie września. Może uda nam się jeszcze jakiegoś posła do nas ściągnąć i wtedy byśmy może pojechali z następnymi pytaniami. Ja zresztą te pytania umieszczę w opisie po to, żeby osoby, które obejrzą, mogły też dodać pewne swoje spostrzeżenia, może jakieś sugestie do tej przyszłej debaty. Także bardzo, bardzo Wam dziękuję za debatę i każdemu oddaję głos na koniec. Podsumowanie, co chcecie, proszę mówcie. Może Krzysztof. Nie, no ja dziękuję. Bardzo dużo już gadałem, więc myślę wystarczy i do następnego odcinka. A ja chciałem też podziękować za tę debatę, bo tutaj padły z ust Krzysztofa pewne zdania, które były inspirujące
mówiące o tym właśnie, że co jest widoczne, a z czego sobie nie zdawałem sprawę, że w tych polskich szkołach jest taka chęć negowania tego wszystkiego, takiego to powiedzmy stawania okoniem, wykpiwania i tak dalej. Ja zawsze uważałem to za przejaw zdrowego rozsądku i takiego chęci nie dania się, że tak powiem, ogłupić, że ci mądrzejsi z ostatniej ławki, którzy olewają to wszystko i ściągają. Ale tak naprawdę to pokazuje o tym, że tak sobie myślę, że to jest właśnie efekt tego, że ta edukacja jest narzędziem opresji, a nie narzędziem budowania, powiedzmy, budowania pewności siebie, jakiejś zaradności i tak dalej, i tak dalej. Jasne. Bardzo w takim razie Wam wszystkim serdecznie dziękuję. Chciałbym jeszcze tylko zrobić takie podsumowanie. Rzeczywiście bardzo wiele rzeczy tutaj padło. Natomiast jeżeli ja miałbym wyciągnąć esencję esencji z tej naszej całej rozmowy, to uważam, że wszyscy koncentrują się i dyskutują w różnym stopniu, jak edukować. Natomiast pierwszą rzeczą powinniśmy się zastanowić, po co edukować, jakie są cele przed tą edukacją. Jeszcze raz Wam bardzo dziękuję. Krzysztofie, Janie, mam jeszcze jedno zdanie, tak na koniec. Proszę bardzo. Że tak powiem, wydaje mi się, że powinniśmy tworzyć proces umożliwiający przekształcanie się i dopasowywanie się edukacji do świata, który się zmienia, czyli nie gotowe, konkretne rozwiązania, tylko raczej rozwiązania, które pozwolą tej edukacji być giętką i dopasowywać się. Szybko nadążać. Tak, nadążać. A wolność jest właśnie takim metaprocesem. Tak jest. Czyli panowie, wszyscy mówimy tak jest i kończymy. Czy jeszcze ktoś... Tak jest. Tak jest. Do widzenia. Bardzo Wam dziękuję.